Po latach posłuchy w szkoleniu młodzieży wreszcie coś zaczęło dziać się w Śląsku Wrocław. Legenda klubu Tadeusz Pawłowski zrobił co w jego mocy, by dla całego miasta budowa akademii stała się priorytetem. Jest to projekt, który myślę, że w przeciągu 2-3 lat nastąpi i ta zmiana będzie bardzo widoczna. Przebudowa Oporowskiej, ma powstać tutaj centrum piłkarskie. Mają powstać 3 pełnowymiarowe boiska, jedno o sztucznej nawierzchni zadaszone balonem, 2 naturalne i w miejscu odkrytej trybuny mają powstać 2 hale też ze sztuczną nawierzchnią, takie wielofunkcyjne. Myślę, że to będzie bardzo duży krok do przodu. Jesteśmy rozmieszczeni po całym Wrocławiu. Trenujemy na obiektach AWF-u Napolerskiego. Trenujemy, część grup trenuje też tutaj. Część grup trenuje na Niskich Łąkach, na kompleksie Oławka, na ulicy Sztabowej, czy też na zajęciach szkolnych z SMS-u Junior zawodnicy trenują na GEM-ie, więc tak naprawdę jakby cały Wrocław, też w 3 różnych miejscach mamy rozmieszczone bursy. Brakuje przede wszystkim infrastruktury. Myślę, że już na tyle akademia się rozwija, są młodzi, ambitni, już myślę dobrze wyszkoleni trenerzy i wyuczeni. I myślę, że w coraz lepszym kierunku to idzie w całej polskiej piłce, w tych drużynach, w tych wszystkich akademiach ekstraklasowych, a nie tylko, i też w szkółkach piłkarskich. Więc przede wszystkim we Wrocławiu brakuje infrastruktury i myślę, że jak to będzie, to już tylko będziemy zbierać plony. Znaczy w chwili obecnej jakby też nie ma takich szczegółów, czy to faktycznie będzie bursa, będzie akademik. Na chwilę obecną jakby najbardziej w tych planach jest gdzieś tam skupienie, założenie na tych boiskach, żeby tą bazę przede wszystkim tutaj rozbudować, żeby te wszystkie grupy młodzieżowe mogły korzystać z tych obiektów tutaj, nie? Jak najwięcej grup. Patrząc na wyniki młodzieżowych grup Śląska, choćby te z poprzedniego sezonu, aż żal, że przez tyle lat przy Oporowskiej nie działo się praktycznie nic. Olbrzymi potencjał ludzki, zarówno wśród zawodników, jak i trenerów, przy dobrej organizacji musi przynieść prędzej czy później plony. Myślę, że tak. Znaczy nie chcę się też wypowiadać za lata gdzieś tam wcześniejsze, ubiegłe, bo mnie nie było w klubie, byłem gdzieś tam w klubie sąsiednim. Natomiast od momentu, kiedy przychodziłem, faktycznie tego systemu nie było. Od momentu pojawienia się później gdzieś trenera Pawłowskiego, gdzie objął rządy dyrektorskie, ta praca poszła na pewno bardzo mocno do przodu. Znacznie gdzieś tam poszliśmy, zrobiliśmy bardzo duży krok do przodu. Natomiast jakby trener Pawłowski wprowadzał pewne zmiany, wprowadził pewne założenia, które mieliśmy realizować, mamy realizować. Natomiast myślę, że w dalszym ciągu to jeszcze wymaga usystematyzowania. Wiadomo, że w przeciągu roku czy półtora roku nie do końca jest się w stanie wprowadzić idealny system szkolenia i ten model gry. Natomiast pewne rzeczy, tak jak mówię, trener wprowadził, a teraz myślę, że my w kolejnych latach, czy w kolejnym gdzieś tutaj roku musimy to mocniej usystematyzować i na to zwrócić na gdzieś tam szczególną uwagę. No i tak się dzieje faktycznie gdzieś od tych grup. Trafiłem tu jako trener, prowadziłem zespół Centralnej Ligi Juniorów, prowadziłem drugi zespół Śląska. No dzisiaj jakby w innej roli, inna funkcja. No czasami na pewno, stojąc na tarasie, patrzę i spoglądam na boisko i faktycznie to jest rzecz, którą zawsze robiłem, to jest moja pasja. Jasne, dzisiaj troszeczkę inne zadanie, inna rola. Myślę, że też ciekawa, dobra, nowe doświadczenie, ale też bardzo, bardzo, bardzo odpowiedzialna i myślę, że też taka, która gdzieś tam rozwija mnie również jako trenera. Dziś w Śląsku mamy 7 trenerów przygotowania motorycznego.
Na treningach każdego zespołu, włącznie z tymi najmłodszymi, są trenerzy przygotowania fizycznego. Rzeczywiście od 2 lat działamy bardzo mocno według ściśle określonego planu, który cały czas ewoluuje, który rozwijamy. Uczymy się także na własnych błędach, szukamy nieustannie poprawy. W tym celu także współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego, z którą w ostatnim czasie bardzo mocno przebadaliśmy wszystkich zawodników. Dzięki temu i dzięki znajomości wartości poszczególnych parametrów na świecie, zawodników z całego świata, oczywiście tych młodszych zawodników, wiemy, gdzie powinniśmy szukać rezerw, w czym jeszcze możemy się poprawić. W pierwszej kolejności koncentrujemy się na Wrocławiu, żeby to byli zawodnicy z regionu, żeby to byli zawodnicy z Wrocławia. Później gdzieś tam wychodzimy region, województwo dolnośląskie, ale też nie zapominamy, że jasne, żeby gdzieś tam nie zostać z tyłu, bo większość akademii również oprócz swojego regionu penetruje całą Polskę, no to również do tych najstarszych grup udaje się ściągnąć bardzo dobrych zawodników z Polski. Mamy kontakty z różnymi trenerami, z klubami partnerskimi, współpracę podpisaną z klubami partnerskimi we Wrocławiu, w regionie i również jeżeli gdzieś tam pojawiają się perełki, najlepsi zawodnicy, mamy sygnał od tych trenerów, rozmawiamy, monitorujemy tych chłopców, zapraszamy do nas na treningi, na turnieje wyjazdowe, szczególnie mówię w tych rocznikach najmłodszych od U6 do U13, szczególnie w tych najmłodszych zapraszamy na treningi, zapraszamy na turnieje, szczególnie na te turnieje wyjazdowe za granicę, gdzie dzieci, zawodnicy młodzi mają szansę rywalizować z najlepszymi klubami w Europie i też z zawodnikami bardzo, bardzo, bardzo mocnymi. Chcemy wprowadzać, żeby faktycznie w tygodniu z tymi najstarszymi też rocznikami, kategoriami pracować indywidualnie, pracować w treningach pozycyjnych i bardzo chętnie w tych treningach uczestniczę i będę uczestniczył. My jako byli piłkarze mamy przewagę. Znamy wiele lat w szatniach, byliśmy, wielu trenerów przeszliśmy, ale też znam zawodników, którzy, no, my jako zawodnicy ekstraklasowi nie możemy być ignorantami, że tak naprawdę już to, że graliśmy, wystarczy. Nie, naprawdę całe życie musimy się uczyć jako trenerzy. Teraz jesteśmy troszkę po drugiej stronie barykady, jest trochę inaczej. Ja mijam przeciwnika po trzeciej zmianie kierunku. Ja muszę minąć przeciwnika trzecią zmianą. Jeszcze sobie ewentualnie jeszcze przyspieszyć, nagrać. Więc, no mówię, przestrzegam przed ignorancją byłych zawodników. Cały czas musimy się szkolić, bo no żeby komuś przekazać jakąkolwiek wiedzę, to naprawdę jest to sztuka i tego trzeba się uczyć. Moja historia zaczęła się tak, że trener Marek Jaksiński przyszedł do szkoły podstawowej, tutaj niedaleko na Grochowej. No i były zapisy. Ja postanowiłem, że pojadę, pokażę się. No i od tamtej pory się tak ciągnie jak teraz. 12-13 lat będzie już. Na pewno lekko nie było. Też dużo trenerów spotkałem na swojej drodze. Były też dobre i gorsze momenty. Ale udało się wszystkie szczeble przejść. Od 5 lat, jakoś 5 lat jestem w tej akademii już. No i teraz w pierwszym zespole. W Śląsku niewielu jest wychowanków z krwi i kości, takich jak Daniel Łuczak. Niemniej zawodnicy, którzy w jakimś okresie trenowali w akademii, w miarę regularnie dołączają do pierwszego zespołu. Zmian jest wiele, wiele na lepsze i trenerzy od motoryki, specjaliści od motoryki, jest pani psycholog, w każdej dziedzinie tak naprawdę w Śląsku Wrocław idzie to na lepsze. Rozwój piłkarza to nie tylko trening specjalistyczny, dlatego w Śląsku dbamy bardzo mocno o ogólny rozwój. W młodym wieku jest to szczególnie istotne, gdy młode organizmy się rozwijają. W tym celu w Śląsku basen, akrobatyka, jiu-jitsu, który w niedługim czasie chcielibyśmy uzupełnić o judo.
I oczywiście sporty uzupełniające zespołowe, które w szkole zawodnicy realizują w postaci zwykłych refach, w zwykłych zajęciach. Młody organizm, młody człowiek najbardziej rozwija się w tych wczesnych latach, na początku swojej kariery. I wiemy, że aby być szybszym, nie wystarczy grać piłkę. Żeby być bardziej skoordynowanym, bardziej zwinnym, bardziej sprawnym, także mieć sprawność, która następnie potrzebna jest do ochrony organizmu przed chociażby kontuzjami, trzeba być wszechstronnym, a tego nie możemy tylko i wyłącznie osiągnąć środkami piłkarskimi poprzez specjalistyczne środki treningowe. Musimy dbać bardzo ogólnie, wszechstronnie na każdy z aspektów rozwoju, czy to siłowy, czy to szybkościowy, czy to koordynacyjny, zwinnościowy, czy także na szereg funkcji poznawczych, które rozwijamy właśnie tymi poprzez te sporty.